Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Zapraszam panią profesor Elżbietę Mazur i jej referat Miasteczko, jakich wiele, alternatywna historia Góry Kalwarii. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Chcę od razu na wstępie powiedzieć, że to nie będzie pełen referat, to będzie krótki komunikat o Górze Kalwarii, takim znaczącym miejscu dla społeczności żydowskiej. Tytułem wstępu parę informacji na temat samej Góry Kalwarii. Początki Góry Kalwarii związane są z działalnością biskupa poznańskiego Wierzbowskiego, który w 1666 roku kupił Górę Kalwarię od rodu Leszczyców. Biskup chciał tam założyć ośrodek pielgrzymkowy na wzór Jerozolimy. Łącznie w źródłach wymieniane jest istnienie 35 kaplic, 6 kościołów, 5 klasztorów. W 1687 roku umiera założyciel Nowej Jerozolimy, bo tak się wówczas nazywała Góra Kalwaria, właśnie wymieniony wyżej biskup Wierzbowski. I Góra Kalwaria już znacznie podupadła. W pierwszej połowie XIX wieku w księgach i na dokumentach pojawia się nazwa Góra Kalwaria. Wtedy też zaczęła się nowa, bardzo ciekawa historia tego małego miasteczka. Michał Korybut-Wiśniowiecki, taki nasz gruby król, który słynął z tego, że znał 7 języków, tylko w żadnym nie miał nic do powiedzenia i bardzo dużo jadł. Michał Korybut-Wiśniowiecki nadaje prawa miejskie Nowej Jerozolimie w 1670 roku. Dał też przywilej de non tolerandis judeis, zakazujący osiedlania się Żydów w tym mieście. Nieoczekiwanie w 1802 roku, kiedy to Góra Kalwaria znajdowała się w rękach pruskich po trzecim rozbiorze. Prusacy znieśli ten zakaz de non tolerandis judeis i zezwolili Żydom osiedlać się w mieście. Tak się zaczyna historia rodu cadyków Alterów. Nazwisko Alter zostało przyjęte prawdopodobnie w latach 20. XIX wieku przez Izaaka Meyera Altera, który żył w latach 1798-1866. Pierwszego cadyka z Góry Kalwarii i dzięki niemu stała się Góra Kalwaria jednym z ważniejszych ośrodków hasytyzmu na ziemiach polskich. Funkcjonowały dwie nazwy. Góra Kalwaria. Cadyk Alter przeniósł swój dwór z Warszawy właśnie do góry Kalwarii w roku 1859 roku. Funkcjonowały dwie nazwy. Góra Kalwaria dla chrześcijan, wywodząca się z barokowej tradycji Nowej Jerozolimy, i Ger, góra nawiązująca do pierwszego członu nazwy miasta, ale także o konotacjach religijnych, bo Ger po hebrajsku to nawrócony. Na trzy pokolenia Góra Kalwaria
stała się hasycką metropolią o największej sile oddziaływania. W górze Kalwarii rzeczka Cedron, jak dawniej, płynie u stóp Skarpy Wiślanej, a wzgórze w południowej części miasta dalej nazywa się Syjon. Kiedy w XVII wieku biskup Wierzbowski zapragnął stworzyć nową Jerozolimę, na głównej ulicy rozsypano proch z Ziemi Świętej. 200 lat później Góra Kalwaria stała się nową Jerozolimą także dla Żydów. Po śmierci Izaaka Altera w 1866 roku cadykiem został jego wnuk Juda Arie Leib Alter. Wychowywał go dziadek, ponieważ syn, a ojciec Judy, Abraham Mordechaj, umarł w 1855 roku. Dziadek kształtował charakter Judy od maleńkości. Jak wspomina Juda, cytuję: kiedy dziadek usłyszał, że nie lubię kaszy, kazał mamie karmić mnie wyłącznie kaszą przez 40 dni. Izaak Majer zgodził się na nauczyciela do wnuka na następujących warunkach. Cytuję: po pierwsze, będzie budził wnuka o świtaniu. Po drugie, co dzień będzie go uczył czegoś nowego. Po trzecie, nauka będzie trwała 18 godzin dziennie. Nie trudno było wywiązywać się nauczycielowi z umowy, bo każdego ranka Juda czekał na niego z książką w ręku. Na progu starości, kiedy już zdrowie miał słabe, przyznał się, że to z powodu niedosypiania i niedojadania w młodości. Cytuję: sypiałem po 2 godziny na dobę, ale nie żałuję. Żal mi tylko, że nie jadłem tyle, ile trzeba. Koniec cytatu. Juda Alter, któremu nadano przydomek Magiet od hebrajskiego kaznodzieja, wyrósł na cadyka znanego w całej Europie Środkowej. Gościł on hasydów nie tylko z terenów Królestwa Kongresowego, ale także z całej Europy. Cieszył się on taką popularnością, że stale rosła liczba Żydów przyjeżdżających na jego dwór po radę, błogosławieństwo czy uzdrowienie. W największe święta udział w uroczystościach brało nawet 20 tysięcy pielgrzymów. Cytuję: ze stolicy do wspomnianej Góry Kalwarii jeździło się dawniej po fatalnej drodze. Pod koniec XIX wieku kursował tamtędy omnibus pokonujący trasę w pół dnia. Podobno dwukonnymi dorożkami jeździło się poniżej 6 godzin. Koniec cytatu. Pod koniec XIX wieku kilku przedsiębiorców z sąsiednich miejscowości borykało się z problemem braku transportu do cegielni w rejonie Piaseczna. Pomysł budowy kolejki wyszedł od Eugeniusza Paszkowskiego, właściciela dużej pracowni krawieckiej. Zainteresował on tym pomysłem także arystokratów, hrabiego Tomasza Zamoyskiego i księcia Stefana Lubomirskiego. Czwartym inwestorem był cadyk Alter. Prasa pisała, że kolejkę wybudowali, cytuję: krawiec, hrabia, książę i Żyd. Pierwsi pielgrzymi wyruszyli do Góry Kalwarii z dzisiejszego Placu Unii w roku 1899. Juda Alter zmarł w 1904 roku i został pochowany, podobnie jak jego dziadek, na cmentarzu w Górze Kalwarii. Jego następcą został pierworodny syn Abraham Mordechaj, który oprócz godności cadyka był także działaczem politycznym, współtwórcą konserwatywnej partii na Ugat Izrael czy Związek Izraela. Abraham Mordechaj stał się najbardziej znaczącą postacią w kręgach ortodoksji europejskiej. Na jesienne święta zjeżdżały do Góry Kalwarii najbardziej znamienite osobistości, przywódcy polityczni i duchowni żydowscy. Szczyt jego popularności przypadł na okres międzywojenny, kiedy to miał ponad 100 tysięcy zwolenników.
Do dziś towarzystwa związane z dworem w Górze Kalwarii istnieją w Izraelu, Argentynie, USA, a decyzje podejmowane przez kolejnych cadyków z Ger są przestrzegane przez hasydów. Przed II wojną światową Góra Kalwaria zamieszkiwana była przez 7 tysięcy mieszkańców, z czego Żydów było 3300 osób. Mimo wzrostu fali antysemityzmu w latach 30. sytuacja w Górze Kalwarii była lepsza niż w innych małych miasteczkach. Jesienią 1940 roku Niemcy otworzyli getto, gdzie stłoczyli tych 3300 Żydów, których w 1941 roku wywieziono do Treblinki. Zginęło tam 3270 mieszkańców Góry Kalwarii. Cadyk Abraham Mordechaj Alter uciekł z okupowanej Polski przez Włochy do Palestyny, do której dotarł w 1940 roku. Jego ocalenie uznawane było przez hasydów za cud. Z całej rodziny Alterów, liczącej 97 osób, czas zagłady przeżyło 6. Następcami Abrahama Mordechaja jako cadyków z dynastii z Góry Kalwarii i na stanowisku Rosh Yeshivy Ger w Jerozolimie byli jego synowie. Izrael, Simcha, Bunmen, Pinchas Menachem od 1996 roku siódmym cadykiem z dynastii z Góry Kalwarii jest syn Symchy Jakow Arie, urodzony w Warszawie w 1939 roku. Synowie uciekli razem z nim. Po wojnie już nie miał kto i do kogo jeździć do Góry Kalwarii. Żydzi zginęli w obozach śmierci, a cadyk Alter założył nowy dwór w Jerozolimie. Dziękuję bardzo.